Cześć, tu Gosia. Zapraszam do wysłuchania 19 odcinka podcastu o 5 pierwotnych elementach w naszym ciele według zasad Ajurwedy. W podcaście Anatomia Jogi znajdziesz informacje na temat jogi i medytacji, zrównoważonego stylu życia, samoakceptacji oraz pracy z ciałem i umysłem. Poszukuję dla Ciebie ciekawych tematów, aby co 2 tygodnie zainspirować Cię do dalszego rozwoju na ścieżce jogi. W tym odcinku dowiesz się, czym jest 5 pierwotnych elementów, tak zwane Bhuta Shuddhi według zasad Ajurwedy. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Piuszem Mittalem. Cześć Piusz, bardzo się cieszę, że po raz drugi możemy się zobaczyć na kolejnej naszej wspólnej rozmowie poświęconej Ajurwedzie. Pomiędzy pierwszą a drugą rozmową zmieniło się to, że od niedawno jesteś moim nauczycielem Ajurwedy, więc bardzo się cieszę, że możemy nawet w takim małym stopniu, ale przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest Ajurweda i jak wspaniałą jest wiedzą. W naszej pierwszej rozmowie rozmawialiśmy na temat, mówiliśmy o doszach, wspomnieliśmy dużo na temat wody i to jest jeden z 6 elementów. O, Gosiu, jesteś już po pierwszym zjeździe. Wyliczmy je. Jeden z mamy 5. 5, czyli mamy eter, powietrze, ziemię, ogień i wodę. Tak jest. 5, wszystko się zgadza. Zgadza. Jak mówię, jest zdecydowanie lepiej niż kiedy recytuję z pamięci. Więc wspominaliśmy dużo o wodzie i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat pozostałych elementów. Jak najbardziej. Możemy, Gosiu, na ten temat rozmawiać. Zacznę od tego, że jest mi bardzo miło, że mamy okazję dzisiaj po raz drugi rozmawiać. Po naszej pierwszej rozmowie oczywiście stała się moją studentką też, jeśli chodzi o Ajurwedę. Ale ty jesteś nauczycielką jogi, ja też jestem nauczycielem jogi. Nasze rozmowy i tak będą się przeplatać między jogą a Ajurwedą. Ja zawsze mówię o tym, że yoga nie może istnieć bez Ajurwedy, Ajurweda nie może istnieć bez jogi. Jeśli ktoś inaczej myśli, to ta osoba naprawdę, przepraszam z góry, jeśli komuś kogoś obrazę, nie rozumie wtedy, co to jest yoga, co to jest Ajurweda. Jak zaczęłaś rozmawiać na tych 5 pierwotnych elementach, to ja jeszcze wymienię jeszcze raz te elementy w właściwej kolejności. Niby są wszystkie istotne, ale są w kolejności takie: przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia. Dlaczego? Na samym początku musi być przestrzeń. Jak nie ma przestrzeń, to nic nie może istnieć. Rzecz jasna. Ale przestrzeń powoduje, że powstaje pierwszy zmysł, nie zmysł, pierwszy element, którego my mówimy, suszenie. Jak jest przestrzeń, to powstaje ruch. A jak jest ruch, to jest fala. Jest fala. To znaczy dotyk. Powietrze powoduje, że powstaje dotyk. Jak jest przestrzeń i jest powietrze, to powstaje tarcie. To powoduje ogień. Ogień, jeżeli jest, to co powoduje? Wzrok. Cokolwiek możemy widzieć dzięki temu. A jak jest powietrze, przestrzeń i ogień, zawsze powstaje woda. Para wodna się zbiera. A woda to smak. A jak jest woda, ogień, przestrzeń, wiatr, to powstaje ziemia. Ziemia to zapach. Tu jeszcze jedno podkreślę. To nie są tylko zapach, węg, wzrok. To są też energie. Przestrzeń to jest energia nuklearna. Powietrze, energia elektryczna. Ogień, energia radialna. Ziemia, energia statystyczna.
fizyczna. Mhm. A jeśli mówimy o wodę, energia chemiczna. Ciekawe, bo te wszystkie elementy są wokół nas. Wokół nas i w nas i wokół nas. Mhm. I te pięć pierwotnych elementów, które my mówimy w Ajurwedzie i Jodze, pięć mahabhuta. Maha to znaczy duże, bhuta to znaczy elementy. I to są postawy i jogi, i Ajurwedy. W jogi i Ajurwedzie w jaki sposób? Po pierwsze, każda komórka tego świata, wszystko, co istnieje w tym świecie, żyjące lub nieżyjące, czy to jest jakiś przedmiot, czy to są człowiek, czy to jest jakikolwiek zwierzęta, które żyją na ziemi, w wodzie, czy powietrzu, wszystkie rośliny i wszystkie martwe przedmioty posiadają wszystkich pięć pierwotnych elementów. Jednym tylko jest dominująca woda, drugim ziemia, trzecim powietrze, czwartym przestrzeń. A w Ajurwedzie aż idziemy jeszcze dalej, ponieważ te pięć pierwotnych elementów dają nam trzy dosze. Przestrzeń z powietrzem daje nam wata, ogień z wodą daje nam pita i ziemia z wodą daje nam kafa. Taki oto sposób. A ponieważ wszystko zbudowane z tych pięć pierwotnych elementów, a my żyjemy dzisiaj w czasach w takim świecie, że się oddaliliśmy z tych pięć pierwotnych elementów. Mówisz o tym, że oddalamy się od natury i tracimy kontakt bezpośrednio z Matką Ziemią? Tak. Nie tylko Matką Ziemią. Wszystkimi elementami. Mhm. Wszystkimi elementami. My nie mamy czasu, żeby pójść nad rzeką, blisko wodospadu, nad morzem. Nie mamy czasu, żeby pójść do lasu, do ogródka, gdziekolwiek. Nie mamy czasu, żeby stać, podziwiać słońce, przestrzeń, cokolwiek robić. Żyjemy w betonowych blokach. Od rana do wieczora z domu do samochodu, z samochodu do biura, z biura do samochodu, z samochodu do domu. Jesteśmy zamknięci. Wiesz, jak o tym mówisz, to od razu przypomina mi się taki film, który oglądałam kiedyś, on się nazywał Insaye. Jego już nie ma za bardzo na Netflixie, bo tam był. I tam było, nie wiem, czy widziałeś ten Insaye. Coś kojarzę. Piękny dokument mówiący o tym, jak jesteśmy oderwani właśnie od tak naprawdę doświadczania całego świata, który jest wokół nas. Tak. I była tam taka piękna wizualizacja ludzi, którzy są między sobą w takich różnych światach i nagle wokół każdej z tych osób rośnie taki mur, który zamyka ich jak w takiej komóreczce. I kiedy o tym mówisz, to mam wrażenie, że my rzeczywiście żyjemy w takich komórkach pozamykanych. Te komórki czasem się ze sobą otrą jedna o drugą, ale nie ma interakcji pomiędzy, ponieważ nie ma tej chemii pomiędzy. Oprócz tego, że nie żyjemy my z naturą, to też oddaliliśmy się od siebie. I mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie, który tak naprawdę nas przytłacza i ogromną pracę musimy wykonać, żeby w ogóle wyjść na nowo i być w kontakcie z. Wydaje mi się, że bardzo jest to aktualnie trudne. Znaczy jest trudne, ale nie trudne. Dlaczego jest to nietrudne? Ponieważ taką mamy naturę, Gosiu. Jak tylko pozwolimy, to reszta wszystko się dzieje samoistnie. Dlaczego? Tak jak przed chwilą powiedziałeś, że my się zamykamy i oddalamy od tych wszystkich natury, wtedy powstało mnóstwo chorób, ale nie chcę pójść w tym kierunku dzisiaj, ponieważ jak pójdziemy, to wejdziemy bardzo głęboko. To będzie temat trzeci, rozmowy. Ponieważ wszystkie choroby autoimmunologiczne między innymi też mają gdzieś tam źródło w tych. Co chcę wrócić, co chcę podkreślić. Powiedzmy, że tak. Ja mam małe mieszkanie, kawalerkę. To się dobrze czuję, że mam wreszcie swoje upragnione mieszkanie. Nieważne gdzie. Może to być na 25, macie piękne mieszkanie i teraz jest coraz bardziej popularne mieszkanie, małe, 18 metrów kwadratowych, 20 metrów kwadratowych. Aż jak patrzę na takie reklamy, to nie jestem w stanie tego rozumieć, jak. Ale są. I są od ręki sprzedawane. I my coś dobrze czujemy. Bo
bo mamy swój kąt, swoje mieszkanie i się czujemy bezpiecznie, że mam własne mieszkanie. Tylko ja z natury, nie ja, każdy z nas z natury jest inny. Kiedy on ma małe mieszkanie, on się czuje bezpieczny, ale w bardzo krótkim czasie, kiedy już zacznie się wszystko unormować, on chce mieć pokoje, dwupokojowe mieszkanie lub trzypokojowe. Kupuje trzypokojowe mieszkanie. Po jakim czasie już mu nie wystarcza. Jedna osoba powie, a to jest takie pragnienie, wiesz, bo to każdy chce mieć więcej. Nie. Problem jest taki, że my to, co budujemy koło siebie mury, żeby się poczuć bezpiecznie, w bardzo szybkim tempie dajmy sobie sprawę, że to nie jest dla mnie. Że to nie jest to, czego szukam. Mój umysł sam sobie nigdy nie lubi zamknięcie z czymkolwiek. Nie lubi żadnych granic. Mój umysł chce być wolny. Tu, tam. Stąd cały rozwój. I teraz mamy większe mieszkanie, to za chwilę będziemy pragnąć dom. Dom z ogródkiem. Blisko lasu. Jak tego mamy, to chcemy w ogóle żyć na wieś. Pójść tam. I taki oto sposób ja coraz bardziej będę sobie zwiększał, bo koło siebie przestrzeń i będę łamać te granice, którego sam wcześniej ustaliłem. Aż tak, tak pragnie dalej, że poznaję całe miasto, ziemię i później chcę zobaczyć jeszcze na innych planetach. Tęsknota. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak chcę złamać każdy granicę. Myślisz, że każdy z nas ma taką każdy z nas. I tylko musi znaleźć ten przestrzeń, kiedy ma tylko okazję, będzie rozwalał każdą ścianę. Każde granice. To jest paradoks, bo z jednej strony tworzymy sobie te granice po sami to, żeby je później przekraczać. Dokładnie. Tacy jesteśmy. Trochę robimy sobie pod górkę, ale z drugiej strony jest to kwestia rozwoju. To jest kwestia rozwoju i poczucie bezpieczeństwa. Tylko problem jest taki, że w dzisiejszych czasach człowiek nie daje sobie sprawy, że jesteśmy w takim etapie, kiedy ja będąc w domu jestem w stanie robić zakupy na następne pół roku, wszystko co chcę jeść, wszystko co chcę ubrać, wszystko co chcę mieć. Ja już nie muszę iść na polowanie, ja nie muszę gotować, nie muszę uprawiać ziemi i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na takim poziomie, kiedy mój umysł może się teraz uwolnić. I może pójść rozwój duchowy, my tego nazywamy duchowy, możemy powiedzieć, że ogólny rozwój. Bo ja mam czas sobie teraz myśleć. Ja nie zajmuję mojego całego dnia, tylko na zdobywanie jedzenia, na różne rzeczy. Ale Piusz, nie wiem, czy... Znaczy ja myślę, myślę, że ty zdajesz sobie sprawę z tego, co z tyłu głowy już masz. Uwolniliśmy ogromne zasoby wolnego czasu. Mamy zautomatyzowane, no praktycznie zdobywanie pożywienia, można tak powiedzieć. I teraz ogromna ilość osób, może teraz będzie trochę inaczej, ale... Ja mogę tak to powiedzieć, poszła w głupoty. To znaczy, tak. Zajmujemy sobie umysł rzeczami tak błahymi, że przelatują nam dni i zamiast rzeczywiście skupić się na rozwoju duchowym, brniemy w taką ciemną ścianę, gdzie na końcu poczujemy się tak naprawdę sami i być może trochę ogłupieni tym, w jakich czasach się znaleźliśmy. Tak. Dlaczego? Ponieważ coraz bardziej dominuje w tej chwili Guna Tamas. I ten tamas, niestety... Ale zobacz, po tamasie zawsze przychodzi satwa. Tak, dlatego jest część ludzi, która jest świadoma swojej świadomości i idzie w kierunku satwicznym. Myślisz, że stąd taki rozwój i popularność jogi aktualnie? Tak. To jeden nie tylko objaw. Jogi, wszystkie różnego typu sposoby. Nie będę szukać specjalnych nazw, żeby nikt nie powiedział, że ty i ja, ponieważ się zajmujemy jogą, to mówimy tylko o jodze. Nie. Są inne sposoby też, które się zajmują rozwojem duchowym. Tylko tu musimy wyjaśnić jedną rzecz, Koszu, wszystkim. Żeby ludzie nie myśleli, duchowość to jest religijność. Tak. Bo niestety większość ludzi myśli rozwój duchowy równocześnie związany z czymś religią. To nie religia. Duchowość, rozwój to może być każdy, kto w ogóle nie uznaje nawet Boga. Będzie mógł mówić, że jest
rozwój duchowy. Ale wracając do naszych tych pięć pierwotnych elementów, od tego, czego zaczęliśmy, bo to jest istota. I yoga, i ayurveda daje bardzo duży nacisk na ten temat, jak zbilansować tych pięć pierwotnych elementów. Troszeczkę inaczej w jodze, troszeczkę inaczej w ayurvedzie, trochę wspólnego pola jest w tym, tej przestrzeni. Sam fakt, że kiedy jesteśmy w lesie, nad morzem, blisko wodospadu, ogrodzie, czy gdziekolwiek nie jesteśmy, bliżej natury, to się dobrze czujemy. Człowiek się nie zastanawia, dlaczego się dobrze czuje. Dlaczego? Bo tego się nie da mierzyć naszą, twoją, moją inteligencją. My mówimy w tej chwili o naszej inteligencji komórkowej, która każda nasza komórka, która jest żyjąca, myśląca, świadoma komórka, ona się czuje dobrze. Dlatego jak się czuje dobrze? Bo jest blisko do swoich pierwszych, pierwotnych elementów. Problem jest taki, że jodze my wyjaśniamy, że mamy trzy ciała. Ciało fizyczne, ciało subtelne, czy ciało przyczynowe. Gdzie jeszcze jak głębiej idziemy, to ciało fizyczne, którego my nazywamy Annamaya Kosha. Ciało subtelne, które mamy Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha. A kiedy mówimy o ciele subtelnym, przyczynowym, mówimy Anandamaya Kosha. Tu się zaczyna pierwszy problem, nierozumienie, że dlaczego to wszystko jest tak istotne, żebyśmy myśleli o tych pięć pierwotnych elementach i żebyśmy prowadzili równowagę. Ponieważ cały naukowy świat i świat medyczny utknął na punkcie jedzenia, co jemy i jakie ma właściwości. Ile ma białka, ile ma węglowodanów, ile ma witaminy, ile ma składniki odżywcze i ile kalorii dostaniemy, co mamy jeść, ile mamy jeść, ile kalorii mamy jeść, później jak masz spalić te kalorie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w liczbach. Wszystko jest w liczbach, a wszystko dotyczy do czego? Do ciała Annamaya Kosha. Annamaya, czyli fizycznego. Tylko fizycznego. Nikt nie zastanawia się nad ciałem duchowym, czy w ogóle kolejną warstwą Pranamaya Kosha. Dlaczego? Mimo tego, że każdy lekarz wie, że jest jakaś energia życiowa, jest coś, co opuszcza, nawet dużo osób już mówi o duszy i tak dalej, ale w ogóle ich nie bierze pod uwagę. Do, jak my rozmawiamy o istnieniu człowieka, czy istnieniu całego wszechświata. Ponieważ każdy żało żyje, każdy zwierzęta żyją, wszystkie owoce, warzywa i tak dalej, i tak dalej. Tu są teraz dwa ścieżki. Jeśli mówimy teraz o ajurwedzie, to ajurweda mówi o pokarmie ahar. Ahar dotyczy do ciała fizycznego i do ciała subtelnego. Ahar nie mówimy tylko o jedzeniu tego, czego jem. To ahar dotyczy też pokarmu dla ciała subtelnego. Czyli to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co odczuwamy. Dotykamy, wąchamy, wszystko. To wszystko jest pokarmem. Dla zmysłów. Dla zmysłów. Ale to też jest pokarm, którego też trawimy. Tak. I tak samo, jeżeli mówimy o pokarmie, które mówimy o jedzenie, woda i jedzenie, znaczy warzywa i owoce i tak dalej, nie mierzymy, nie liczymy kalorie, węglowodany, białka, witaminy, takie rzeczy. Tam liczymy zupełnie inaczej w ajurwedzie. My mówimy, pierwsze to jest smak. Jak cokolwiek weźmiemy do budzi, to co jest pierwsze? Smak. Tego nazywamy rasa. Rasa. To znaczy, albo jest kwaśne, albo jest ostre, albo jest słone, albo jest gorzki, albo jest cierpki. To jest pierwsza rzecz. Tego bierzemy pod uwagę. Druga to jest guna. Czyli jest twardy, miękki, gładki, śliski, płynny, statystyczny. To jest ważne. Następne bierzemy pod uwagę,
jaką ma energię, bo jak cokolwiek nie jemy, albo jest rozgrzewające, albo wychładzające. To jest energia. Później, jak jemy cokolwiek, to jaki jest efekt potrawienny. Ja w tej chwili salowo nie użyłam wszystkich sanskrytów, terminologii sanskrytu, żeby spokojnie mówiąc rozmawiać. To jest istotne. Ale nie tylko, myślę, mówisz o tym, jaki jest efekt potrawienia, ale też jak się może czujemy emocjonalnie po danym pożywieniu. Właśnie, o to jest efekt pojedzenia. To jest właśnie. To jest ja tak pomyślałam, pierwsze co wiesz, po pitowemu jak strawiłam, ale jednak ten efekt. Ale widzisz, już może poruszmy inaczej ten temat. Inaczej się czujesz, jak jesz coś słodkiego, inaczej się czujesz, jak coś kwaśnego, inaczej się tak, czujesz. Ale ja bym chciała ciebie bardzo zapytać o coś, co wydaje mi się, że dużo osób się z tym mierzy. Co zrobić, jeżeli jemy rzeczy, które wiemy, że one nam nie służą, ale przez ten moment, kiedy czujemy smak, czujemy, że jest nam dobrze, że to jest dla nas przyjemnością. Co w takiej sytuacji zrobić? Co na to mówi Ajurweda? Ajurweda mówi, jedna z przyczyn chorób jest nieużywanie swojej inteligencji. Czyli jeżeli czujemy, że to jedzenie nam nie służy, ale chociaż przez chwilę czujemy się dobrze, to możemy zapomnieć o tej chwili przyjemności, bo docelowo wiemy, tak jak na przykład jest z alkoholem, że alkohol nam nie służy. Czekoladą. Kawą. Czekoladą. Dokładnie. Żartuję. W czekoladzie, czekolada nie jest nic złego. Ten cukier, który jest w czekoladzie, to jest zły. Mhm. O co chodzi? Na przykład, jeśli raz wypiliśmy kawę i akurat w tym momencie się poczuliśmy dobrze i jeszcze wcześniej słyszeliśmy, jak pijemy kawę, to nie będzie nam się chciało spać, to ma fajny zapach, smak, jest cały marketing koło tego. To pijąc tą kawę, mieliśmy pewną emocję, że się dobrze czuliśmy. Później kawy nie pijemy, dlatego że pijemy kawę, tylko czujemy, bo mamy w pamięci tę emocję, że się dobrze czuliśmy. Ale już cały marketing aktualnie na tym bazuje. Tylko na tym bazuje. Wszystkie produkty są w taki sposób sprzedawane. To jest przerażające, bo jak się oprzeć w takim razie tylko temu chwilowemu poczuciu zadowolenia, to wiesz, jakby to doprowadza do uzależnień, bo to jest główna przyczyna uzależnień aktualnych, a mamy bardzo wiele uzależnień. Zobacz, to nie jest od dziś. To zgadnienie ruszył aż kilkaset lat przed naszą erą Patanjali swojego sutra. On tam dokładnie wyjaśnia, jak nasz umysł pracuje. On wyjaśnia, co to czytta bumi. Możesz wytłumaczyć, czym jest czytta bumi? Tak się tak, tłumaczy? Czytta wróty, czytta bumi. To są. Pierwsze to jest, jak jakikolwiek nasiona dajemy do gleby, to z tego, co urośnie, zależy od ziemi. Tak. To jest bumi, to znaczy ziemia. Okay. Mój umysł to jest ziemia. Dla każdej myśli, każdej informacji. Co z tego urośnie, to zależy od tego, jaką mam grunt. Później są cittavritti. Niroda. Nie, ja mówię tylko do drugiej terminologii. Wrti, to znaczy, czy jestem satwiczny, czy są rajasowy, czy jestem tamasowy. Z tego ten nasz nas rośnie, od tego zależy. Jaki ja mam wrti. Dokładnie i tak. W jaki sposób poradzić sobie, w jaki sposób dać sobie radę, to wszystko jest opisane Yoga Sutra Patanjaliego, którego akurat z swoimi studentami szarabiam na kursie holistycznym terapeuta ciała i umysłu, wtedy szarabiamy wszystko, właśnie te wszystkie etapy. I to jest tak piękne, że to do dzisiejszego jest aktualne. Ja to nazywam umysłowy well-being. A nie wydaje ci się, że psychologia w bardzo dużym stopniu czerpie? Znaczy, myślę, że te elementy się po prostu przeplatają. To nie jest tak, że może to jest bezpośrednie czerpanie z jogi, ale bardzo dużo obserwacji psychologów dotyczących stanu umysłu dotyczy między innymi tych wszystkich elementów, które zostały opisane w Yoga Sutrach. I nie tylko Yoga Sutra, wszystkich tych starych, naszych starych drukach, czyli to jest Hatha Yoga Pradipika, czyli Yoga Sutra, czyli jeszcze wcześniej. Myślę, że Yoga Sutra są takie najbardziej chyba znane, ponieważ nikt nie używa Upnishada, czyli Vedanta.
nie używa, ale to są źródła do dalszych tych. Problem jest taki, że jakby ktokolwiek czytał autobiografię lub czytał o życiu jakichkolwiek znanych nam nazwisk naukowców, czy to Einstein, czy to Newton, czy jakichkolwiek innych filozofów i tak dalej, zobaczysz, oni wszyscy uwielbiali jogę. Wszyscy czytali. Jakikolwiek autobiografię nie będziesz czytała, znajdziesz, że oni sami pisali. Źródło znaleźli w Vedantach. Oni wtedy już czerpali. Tylko problem jest taki, że współczesna nauka poszła tak do przodu, które my opieramy się o naszą tak zwaną inteligencję. Dlaczego ja mówię tak zwaną inteligencję? Ponieważ naukowcy sami padli swoją pułapkę. Na czym polega cała współczesna nauka? Mamy jakieś założenie, tezy, później udowadniamy to, że to tak jest albo nie jest. I później na tym podstawie drukujemy różnego typu książki, które się nazywamy książki naukowe. Ale wszystkie tezy są na czym bazują. Że zakładamy, że to będzie tak i tak, wtedy ja mogę powiedzieć, że tak jest. Wszystko jest postrzegane z perspektywy umysłu. Tak. Ale to, co wszystko my zakładamy od takich reguł tego wszechświata, które istnieją i istniały. Ale kiedy to zostanie zatwierdzone, wtedy to staje się fakt naukowy. Ale bazuje na czym? To, co już istnieje. A z tego tylko część rozumieliśmy. Część. Nawet 0,1% materii jest widoczna dla nas. 99,9% nawet nie wiemy. Czyli w takim razie mógłbyś wysunąć takie stwierdzenie, że jeżeli coś jest dla nas niezrozumiałe i to negujemy, jest to rodzaj ignorancji? Oczywiście, że tak. I to całe szczęście to jest ignorancja. Dlaczego całe szczęście jest ignorancja? Bo ignorancję można wyeliminować. Ale są też osoby, które tak bardzo ignorują, tak, że przez to całkowicie zamykają się na wiedzę, która może być wokół nich, ale nie chcą jej po prostu dostrzec. Tak. Myślę, że stąd często na przykład, tutaj chciałam nawiązać do jednej ważnej rzeczy, pewnie też się z tym spotkałeś, że jeżeli tylko mówisz o czymś w jodze, co jest dla twoich uczniów, którzy są na początku ścieżki jogi, niezrozumiałe albo wręcz ezoteryczne, potrafią to negować, tak, z samego faktu, że coś, co nie zostało opublikowane jako fakt naukowy lub też zbadane tą metodą szkiełko i oko, jeżeli czegoś nie zostało coś zbadane, to znaczy, że tego nie ma. Niestety. I przez to negujemy coś i tak naprawdę mam wrażenie, że tracimy możliwość poznania czegoś zdecydowanie szerzej i więcej. I ja wiem, że na pewien rodzaj wiedzy musimy być gotowi, tak, ale z drugiej strony, jak ty w takim razie przedstawiasz wiedzę związaną z Ajurwedą, która nie zawsze jest udowodniona naukowo w taki sposób, żeby ludzi nie zrazić i jednocześnie, żeby dać im szansę na to, żeby oni sami chcieli odkrywać? Postaram się zawsze logicznymi argumentami, takimi jak na przykład, jeżeli nie została odkryta grawitacja lub relacja między energią i masą, tak zwane R równa się MC kwadrat. Jeżeli to, dopóki nie zostało opisane, to wcale nie znaczy, że nie istniało. Co jeszcze powiem? Wszystko, co istnieje, którego my mówimy w Ajurwedzie i w jodze, inteligencja kosmiczna, bo to jest prawdziwa inteligencja, nie inteligencja, którą my gromadzimy poprzez nasze zmysły lub czytając różne publikacje, skończąc, robiąc jakieś jeden doktorat, drugi czy dziesiąty. To jest baciupenka inteligencja. Mówimy w tej chwili o inteligencji, która jest w nas, w naszych komórkach, która pozwala komórce płuca rozumieć, że to jest komórka płuca i druga komórka, która jest komórką wątroby, daje mu informację, to jest też komórką wątroby. Trzecia to jest krew, czwarta i tak dalej. Powiedzmy, że wezmę jabłko, ja jem jabłko i tą samą jabłko dam swojej krowie, to z tamtego jabłka albo powstanie pił szmytel, albo krowa.
I ta inteligencja, która przerabia to samo jabłko na ciało krowy czy na ciało piusza, właśnie jest poza naszymi granicami, możliwościami tego pojąć. Ale ta cała inteligencja jest w nas. Cały wszechświat jest w nas. Jaki sposób ta cała wiedza, postawa jogi i ajurwedy? O, świetnie, że do tego nawiązujesz, bo chciałam Ciebie zapytać, bo na pewno dużo osób zadałoby pytanie w nawiązaniu do samego początku naszej rozmowy. Jak to jest, że joga i ajurweda są ze sobą połączone? Przecież mówi się tylko o jodze teraz, a jak się mówi o ajurwedzie, to my zaraz myślimy bardziej o tych doszach, a co to ma wspólnego z asanami? Specjalnie pytanie podpucha. To znowu mi każesz zmienić temat. Przepraszam. Zawsze nasze rozmowy tak wyglądają, że zaczynamy od jednego, kończymy na zupełnie innym temacie. Ale najpierw skończę to, co zacząłem mówić, że cała wiedza jest w nas. W nas to znaczy nie w tym głowie. Tu. Ponieważ mój umysł, mój mózg jest tylko połączeniem do mojej wiedzy, która jest gdzieś tu obok, którego niektórzy wymyślili nową terminologię, mówią kronika Akaszy. Bo moje wszystkie zmysły i mój mózg są tylko dekodorami. Dla tej informacji, które są wokół nas. Tylko i wyłącznie, jeżeli jestem w stanie uspokoić mój umysł poprzez medytację, poprzez praktykę jogi na tak głęboko, że mój mózg zaczyna brać te wszystkie informacje, które i tak są. Na tym polegała cała wiedza rysi, starożytnych mędrców. Oni potrafili tak głęboko wejść, wyciszyć swój umysł, że w ogóle ciało fizyczne, to w ogóle nie możemy mówić o jakimkolwiek istnieniu ciało fizycznym, że mogli czerpać te wszystkie informacje i przekazać ustnie swoim uczniom, bo to nie każdy mógł wejść tak głęboko. I oni dalej przekazali. I na tej podstawie tych przekazów ustnych później ktoś zaczął pisywać postawę, wiedzę wedyjskie, a później Upanishady. Później Vedanta. Co znaczy Veda? Veda to znaczy czysta wiedza, która jest. A Upanishady to znaczy ktoś, kto usiądzie obok swojego nauczyciela i napisze to, co nauczyciel mówi. Upanishady tym są. Tym są. To słowo sam sobie ma samą definicję. Vedanta, wyjaśnienia wszystkich Veda, bo nikt tego nie rozumiał, tego języka, to jest tak jednym zdaniem. Czekaj, czyli Vedanty tłumaczyły to, co było Vedanta. Veda, anta, to znaczy zakończenie. Zakończenie tej wiedzy. Dobra. I na tej podstawie później powstają, ale zasumując, to jest ta inteligencja, która istnieje, która została rozumiana. Jeżeli ta inteligencja mówi, że istnieje grawitacja i coś powoduje, że nagle się otworzy jakaś klapka w moim umyśle, w moim mózgu i ja to rozumiem. O! To mówię, ja odkryłem grawitację. Nie. Istniało, tylko rozumiałem w danym momencie. Jeżeli Einstein rozumiał, że taka jest relacja między energią i masą, to nie dlatego, że on to odkrył. On to zrozumiał. On to rozumiał. W pewnym momencie jego umysł był w takim stanie, że akurat rozumiał tego. I to są w taki oto sposób cała nauka jogi i ajurwedy powstała, że w pewnym momencie ci mędrcy starożytni byli w takim stanie, że to rozumieli. To, co jest. Ale wiesz, co jest ciekawe, Piusz? Zwróć uwagę na to, że im bardziej wchodzi się w ścieżkę jogi, tym rzeczy, które na początku były dla nas niezrozumiałe, nabierają znaczenia czasem po 2 latach praktyki, po 3 latach praktyki. Pewne rzeczy odrzucamy na samym początku, na przykład pranayamę. Często się odrzuca, no bo w sumie co ja tu będę siedzieć i oddychać, ja sobie wolę porobić asany. Gdy dopiero się wychodzi się właściwie z Annamaya Kosha, zaczyna się zauważyć, czym jest Pranamaya Kosha i w ogóle zaczyna się chcieć pracować na tym ciele,
to dostrzega się, jakie to jest potężne narzędzie. I super, że o tym powiedziałeś, bo czasem mam wrażenie, że to, że ty potrafisz wytłumaczyć rzeczy w sposób niesamowicie prosty, takie elementy, które wydawałyby się całkowicie na początku niezrozumiałe. I zobacz, jaki piękny sposób wytłumaczyłeś, dla mnie to jest naprawdę odkrywcze, bycie gotowym na przyjęcie danej wiedzy. Tylko i wyłącznie i nic więcej nie trzeba. Właśnie. Nic więcej nie trzeba, być otwarty. Więc jeżeli coś do nas nie trafia, jakaś wiedza do nas nie przemawia w danym momencie, to nie dlatego, że ona jest głupia i nieudowodniona naukowo, tylko my nie jesteśmy gotowi na pewną wiedzę, aby ją przyjąć. Dziękuję ci za to. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, prowadzić kursy. Uwielbiam. Jakbym tego nie robił, to bym, nie wiem, sobie by... Dlaczego? Nie dlatego, że zarabiam, owszem. I to jest normalne. Ale tylko dlatego, że jak prowadzę kurs, to przy każdym wykładzie, przy każdej grupie, kiedy komuś coś wyjaśniam, albo ktoś zadaje pytanie, to ja coś następnego rozumiem. I to jest dla mnie magnesem, dlatego prowadzę. Ale powiedz mi, czy ty zaczynasz rozumieć myślenie tej osoby, czy odpowiadając, mówiąc, odpowiadając na pytanie, zaczynasz na głos układać sobie pewną wiedzę. Ja mam czasem wrażenie, że to jest pewnego rodzaju ten przeskok, kiedy odpowiadasz i mam wrażenie, jakby niektóre rzeczy, czasem jak też dostaję pytanie, mam wrażenie, jakby ta odpowiedź we mnie była, ale była nieuświadomiona do momentu, kiedy tego nie wypowiedziałam. Bardzo dobrze powiedziałaś, oczywiście. Bardzo często mam takie wrażenie, że jak komuś coś wyjaśniam, to sam u mnie się układają jakieś klocki. Mm-hmm. To widziałem i w danym momencie się kliknęło. Aha, tak jest. Czasami świadomie tego robię. Ktoś mi zadaje pytanie, to ja nigdy nie wiem, nigdy nie mówię, że nie wiem. Nigdy nie mówię, przepraszam, że nie jestem w stanie ci tej chwili. Mówię, pomyślę i jutro ci powiem. I wtedy samego rana, kiedy mój umysł jest bardzo wyciszony, wprowadzam umyślnie to pytanie do swojego umysłu. I 99% znajduje odpowiedź. Ale umysł musi być wyciszony, żeby tę odpowiedź znaleźć. Tak. I to jest tylko rano. Jest to możliwe. Właśnie. Wiem, że zmienimy temat. A propos właśnie... Znaczy w ogóle zapomnieliśmy, że mieliśmy rozmawiać na temat Buta Szuddy. Wrócimy do tego, nie wiem nawet jak to z czasem jesteśmy, ale wiesz co, bardzo chcę to poruszyć. A propos poranka i a propos naszego porannego stanu umysłu, gdybyś miał powiedzieć, dlaczego medytacja o poranku ma przewagę nad medytacją, powiedzmy, wieczorną, co byłoby takim pierwszym elementem, skoro tak dużo nawiązywałeś przed chwilą do tego, że to właśnie rano przychodzi do ciebie odpowiedź na pytanie, które zadałeś sobie wcześniej? Dokładnie. Nie tylko medytacja. Cokolwiek nie lubisz robić, czy to są asany, czy pranayama, czy medytacja, zawsze najlepsza jest samego rana. A jeżeli mówimy o dokładnej medytacji, to powinna być podczas Brahma Mahurta. Możesz jeszcze raz powiedzieć tą nazwę? Brahma Mahurta. Mahurata? Zawsze miałam problem z wymową tego. Nie wiem, czy ja dobrze wymawiam nawet. Ponieważ ja 30 lat temu się uczyłem język sanskryt i to też jako uczeń, żeby tylko zaliczyć ten egzamin. Uwielbiam tą szczerość u ciebie. Dokładnie. Dlatego ja nie uważam siebie za znawcą języka sanskryt, ale ta wiedza, która była 30 lat temu, pozwala mi lepiej rozumieć wtedy, kiedy ja czytam różnych tekstów. Nie jestem znawcą języka sanskryt. Chciałbym, bo to jest niesamowity, piękny język. O co chodzi tymczasem? Samego rana, kiedy jeszcze słońce nie wstało, jest taki półmrok, tak mogę powiedzieć. W ogóle ten czas, kiedy to jest czas dokładnie godzina i 36 minut przed wschodem słońca. Wtedy, kiedy ptaki śpiewają. 96 minut przed wschodem słońca. To jest ten czas. Te osoby, które praktykują, ich zegar biologiczny tak się ustawia, same się budzą. Po jakimś czasie oczywiście. O, słuchajcie, teraz powiem. Jak samego rana nawet wejdziesz na spacer, powiedzmy, to
widzisz kogoś, ktoś idzie z drugiej strony, ale nie jesteś w stanie nawet powiedzieć, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Jak jesteś ciut bliżej, to widzisz, że to jest kobieta, czy mężczyzna. Jak jeszcze bliżej, na przykład idziesz, jednej strony jadę, drugiej strony ty idziesz, Gosiu, jeszcze bliżej, to, a to Gosia. Ale kiedy już wiem, że to jest Gosia, to już albo Gosia lubię, albo nie lubię. Albo jest kobietą, albo mężczyzną. Albo jest fajna, nie fajna. Głupia, albo nie głupia i tak dalej. Już włącza mi się osądzenie, analiza. Te wszystkie rzeczy. Wtedy, kiedy jesteśmy tak... blisko. Potrafię blisko i widzieć. Ale jest taki czas, kiedy wszystko jest tylko zarysem. Drzewo jest drzewem, nie wiadomo jaki. Ktoś jest w postaci, nie wiadomo. To jest taki czas, kiedy chcesz czy nie chcesz, nie jest w stanie nawet osążyć kogokolwiek, skategoryzować. I wtedy twój umysł samoistnie jest w stanie, że wszystko przyjmujesz jak jest. Bez całego bagażu emocjonalnego, intelektualnego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten czas jest idealny, żeby medytować, jakaś klapa ci się otworzyła. Dobrze powiedziane, bo rzeczywiście wtedy dochodzi do największych mikroodkryć każdego dnia. I wtedy nagle czegoś rozumiesz. Ja bardzo często, ja nie powiem, że taki godzinek staję i medytuję, ale zdarza mi się rano granice o 5:00, powinno być to jeszcze wcześniej, ale w tym czasie usiądź 5:00, 5:30 i dostaję odpowiedzi. Czyli raczej zachęcałbyś do tego, żeby jednak warto wstać rano. Warto wstać. Na początku jest trudno, ale później już twój umysł i twoje ciało mówi, zrób to. To ci służy. Jest tak. Zależy na jakim etapie swojej ścieżki, drogi, rozwoju jesteśmy. Druga osoba powie, nie, no pospałbym, poleżałbym i tak dalej. Ale jeżeli mi to rajsuje, ja się podnysam z tym, że coś rozumiałem, to jest dla mojego umysłu taki pokarm. Tak, ale chce się więcej. Chce się więcej tego. Ale to zależy, kto, w jakim etapie jest. I to jest kompletnie indywidualne. Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w jogicznym świecie i być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, warsztatami, kursami, które tworzę, zapisz się na mój newsletter na stronie anatomiajogi.pl. Okej, odbiegliśmy troszeczkę od tematu. Wróćmy do naszego podstawowego tematu. Pięciu pierwotnych elementów. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj wszystkim rozmawiać, ale tyle jest dobrze, tak, że... chociaż zarysujmy temat. Jak ktokolwiek, nie ktokolwiek, polecam naszą pierwszą rozmowę, którą miałem z Gosią. Wtedy bardzo długo rozmawialiśmy na temat picia wody. Wody w ogóle, co to jest woda, i która nas otacza, która jest w nas, koło nas. O tym bardzo długo rozmawialiśmy. Nie byłoby dobrze, abyśmy tego powtórzyli. To wszystkim polecam. Tak, naszą rozmowę. Naszą pierwszą rozmowę. To był chyba 7 podcast, jeśli dobrze pamiętam. Ja na swoim YouTubie nie mam. Je udostępnię w dniach w takim razie, żeby to był ciąg dalszy tej naszej rozmowy. Dlaczego wody musicie zacząć? Ponieważ kiedy my mówimy o tych 5 pierwotnych elementach, to w naszym ciele największa jest woda, aż 72%. Ponad 70% zależy jeszcze od danego organizmu, ale przyjmuje się w jodze, to jest w granicach 72% tej wody. I tam w tej rozmowie znajdziecie odpowiedź, dlaczego woda jest taka ważna, jaki sposób powinniśmy pić, co powinniśmy robić i tak dalej, i tak dalej. Drugi element, również istotny, jest ziemia. Ziemię mamy w naszym ciele w granicach 12%. Dlaczego ziemia jest taka ważna? Pierwsza rzecz, to my wiemy, że jesteśmy budowani z tego, co jedliśmy. Na samym początku naszej rozmowy wymieniłem, że mamy przestrzeń, wiatr, woda, ogień i ziemia, które mają energię.
kiedy te wszystkie elementy są i jest ziemia, to w ziemi rośnie warzywa, owoce czy inne strążkowe, pokarm czy pszenica, czy wszystko, co my jemy, rośnie tej ziemi. To znaczy, w tej ziemi, co ta ziemia daje, ma w sobie wszystkie tych elementów i ma wszystkie energie. I to jest dla nas pokarm. Na razie ja będę mówić tylko o pokarmie, które jest dla naszego ciała fizycznego. Oczywiście z punktu widzenia rozumienia zachodniej myśli lub medycyny konwencjonalnej. Wtedy to, co my jemy, jest to dosyć istotne dla naszego organizmu, ponieważ z tego powstaje nasze ciało. Do tego, jak pijemy. Teraz to, co my jemy, musimy być bardzo świadomi, co jemy. Bo jest bardzo istotne, co jemy, jak jemy, gdzie jemy, ile jemy, z kim jemy. Zanim jemy, jest bardzo istotne, kto się gotował, w jaki sposób się gotował, jaki miał intencje, jaki miał stan umysłu, wtedy, kiedy gotował. Bo to wszystko wpływa na później powstanie mojego ciała. Jeżeli mówimy z punktu widzenia ajurwedy, to ajurweda dzieli oczywiście na te trzy energii wata, pita, kafa, które są kombinacją tych pięć pierwotnych elementów i każdy owoc, każde warzywo, każde ziarenko też ma swoje właściwości wata, pita, kafa. I poszczególne pokarmy są dobre dla poszczególnych osób z powodów ich cech psychofizycznych. Jeżeli mówimy, aż tak głęboko wejdziemy, wtedy musimy wybrać sobie pokarm pod tymi kategoriami. Ale mówimy dla normalnego człowieka, który aż nie zna się na ajurwedzie, nigdy nie czytał, nie wie, co to jest wata, pita, kafa i w ogóle to nie istnieje dla niego. To chociaż wie o tym, że pokarm jest bardzo ważny, ale niestety, jak się spotykam na moich konsultacjach lub na tych różnych grupach wśród swoich studentów, zadaję pytanie, czy dla ciebie pokarm jest, jedzenie jest stratą czasu, czy potrzebą, czy przyjemnością? Czy dla ciebie gotowanie jest przyjemnością, obowiązkiem, czy strata czasu? Niestety bardzo często odpowiedzi są takie, że jedzenie to strata czasu, gotowanie strata czasu. Bo te osoby nie rozumieją, że ich ciało powstaje z tego jedzenia. To już prowadzili wewnętrzny konflikt. Trochę sabotowanie, samego swojego zdrowia. Już jeżeli traktuje jedzenie jako strata czasu, to już jest źle. Taka osoba nigdy, niestety, nigdy nie będzie zdrowa. Ani na ciele fizycznym, ani na umyśle. Bo to są, współgrają ze sobą ciało i umysł. Druga rzecz. Wtedy, kiedy my gotujemy, wtedy czasami mówimy, o, jak moja matka gotuje, to jest taki smacznie, lub babcia gotuje, to taki smacznie. Dlaczego? Bo ona ze serca gotuje, ona chce gotować. Dla niej nigdy, dla swojego syna, córki, wnuczki, wnuka, gotowanie nie jest stratą czasu. Jest przyjemnością. Jest tam dużo ilości miłości. I ona bardzo chce to robić. To już to zmienia charakter tego jedzenia. Dlatego zawsze, kiedy gotujemy, to jest bardzo istotne, jakim nastawieniem gotujemy. Bo to jest element z ziemi, która będzie w naszym organizmie. Jeżeli jesteśmy źli, coś nam się nie wychodzi, to lepiej nie gotować. Dlaczego restauracyjne jedzenie jest smaczne, ale niezdrowe? Ja jeszcze nie znam takiego kucharza, który 8 godzin pracuje w kuchni, gdzie jest gorąco i będzie się cieszył jeszcze ze 150 zamówienia. Traktuje to jako pracę. To nigdy tego elementu pozytywnej energii nie ma. Teraz powiedzmy, że ok, gotowaliśmy, mamy, jedzenie mamy. To my musimy najpierw popatrzeć na to jedzenie, bo nasz pokarm to jest też uczta dla mojego umysłu.
wszystkie zmysły muszą być zaangażowane w to. Jeżeli chcemy mieć zdrowe ciało, na razie mówię tylko o zdrowym ciele. Nie myślimy, czy tam jest białko, czy węglowodany, czy to. Mówię tutaj dla normalnego człowieka, który nawet nie wie, co to jest węglowodan. Nie wie, ile to ma kalorii. Nie zna się na tym. Tylko jak popatrzy na to jedzenie i wzrok koncentruje chociażby jeden dech i wydech, to już umysł wie, co będę jadł. Ja już swoją pracę wykonałem. Umysł już wysyła ten sygnał do mojego żołądka, że dzisiaj dostaniesz to, to i to. Przygotuj się. Odpowiedni zmień skład chemiczny do moich soków trawiennych. Bierzemy głęboki dech. Czujemy zapach. To jest połączenie, uzupełnienie tej informacji, co wzrok wysłał. Niestety teraz my jemy widelcami, nożem i tak dalej. W większości krajach azjatyckich dotyka się jedzenia. Więc czujesz strukturę? Strukturę czujesz, dotyk, czy to jest chrupki, ciepły, miękki, gładki, szorstki. To jest następna informacja, następny element, który trafia do naszego umysłu. I teraz dopiero zaczynamy jeść. Bierzemy pierwszą kęś, ale zanim bierzemy pierwszą kęś, musimy zadbać, aby nasza komórka była daleko od nas, nasz laptop i wyłączony telewizor. Czyli uważne jedzenie. Bardzo jest to ważne, uważność. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wszystkie informacje, jak trafiają, czy to smak, czy zapach, czy dotyk, czy informacje z telewizora, czy z komórki, jest informacją chemiczną, elektryczną w naszym umyśle tylko i wyłącznie. I kiedy oglądamy telewizję i tam leci jakaś informacja, która mi się nie podoba, przeważnie się nie podoba, lub czytam jakiegoś mail, który mi się nie podoba, to zmienia się cała chemia moim organizmie. Wiemy, że kiedy jesteśmy źli, jesteśmy zdenerwowani, to nam się nie chce jeść. Dlaczego nam się nie chce jeść? Bo moja inteligencja kosmiczna, która jest we mnie, w komórkowa, mówi, wysyła mi sygnał. Jak teraz będziesz jadł, to i tak nie będziesz trawić, ponieważ skład chemiczny twojego żołądka się zmienił. A co z osobami, które jedzą kompulsywnie pod wpływem negatywnych emocji, które przeżywają? Negatywnych, stresu? To inny temat. No właśnie, bo widzisz, to jest ciekawe, bo to jest znowu niesłuchanie swojej inteligencji, ale też... Okay. Jednym zdaniem tylko powiem. Nie wchodźmy w ten temat. Tylko jednym zdaniem powiem. Ponieważ taka osoba je tylko dlatego, bo myśli, że taki oto sposób zmieni swoje stan emocjonalny. Czyli chce od drugiej strony wpłynąć na swój stan umysłu. Dokładnie. Na przykład ktoś jak jest zły, nie odczuwa miłości, czy coś tam i je czekoladę, je lody, je ciastka. Bo ma zakodowane, że to jest jakaś inna emocja, która przykryje tą emocję, która jest w danym momencie. Jakie to jest prawdziwe. I to im się kojarzy tą emocją. Której im brakuje. Tak. Dana osoba nie je tej chwili szarlotki. Nie je czekolady. Po prostu tylko zmienia skład swojego mózgu, tej chemii, która powoduje, że się zmienia emocja. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Każda emocja to jest chemiczna reakcja w moim mózgu. Nic więcej. Każda myśl... Okay, nie wróćmy do kucharza, tak, do naszego jedzenia. Tak. Dlatego muszą być wyłączone te wszystkie rzeczy. Następna rzecz. My musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy ssakami. My musimy żuć. Jak mój organizm dostaje dużych kawałkach jedzenia, to potrzebuje więcej energii z mojego organizmu, żeby go trawić. A jeżeli ja oglądam telewizję lub rozmawiam z kimś, dyskutuję w danym momencie, to nie żuję. I znowu przeszkadzam mojemu organizmowi. Następna rzecz bardzo prosta. Jeżeli jemy widelcami, to po każdym kęsie musimy odstawić nóż i widelec na stół. Dopóki mamy kęs w buzi. Dlaczego? Bo jak weźmiemy na widelcu następne jedzenie, to moja ręka mówi, że co tak długo żujesz, tylko czekaj, ja tu jestem gotowy. To są takie drobne rzeczy, ale które wpływają na nasz organizm. Na element, który jest
półproduktem dla mojego organizmu, mojego ciała. Z tego powstaje. Jeżeli budujemy dom i nie zadbamy o pewne półprodukty i pewnej kolejności, to dom będzie słaby. Tak samo i nasz organizm. Oczywiście, kiedy rozmawialiśmy o wodzie, to wtedy mówiliśmy, że nie pijemy wody tuż przed jedzeniem, po jedzeniu. Tak, te zasady wszystkie możecie odsłuchać w pierwszym podcaście. To jest pierwsze podejście ajurwedyjskie, jogowe, element zrzębi w naszym ciele. Ale yoga idzie jeszcze bardziej wyjaśnia, że jeszcze jest bardzo ważne, co jest koło nas. Ponieważ w jaki sposób dotykam rękami ziemi i stopami ziemi, jaki mam kontakt z ziemią, właśnie oczyszcza mój organizm. Problem jest takiego typu, że my żyjemy w takim świecie, jemy to, co jest, pijemy to, co jest, nasze emocje, stres i całe powietrze, które jest koło nas, powoduje, że mamy nierównowagę tych pięciu elementów i wręcz są zanieczyszczone. Możesz rozwinąć to? Zanieczyszczone, jeżeli mówimy w tej chwili o pokarmie. Przed chwilą mówiliśmy o pokarmie. Nie to, że ja mogę bardzo zadbać wszystko, co powiedziałem przed chwilą, ale niestety nie mam jak płynąć na produkcję tej żywności, która na dzisiejszych czasach nie jest czysta. Tego chcemy czy nie chcemy, niestety nie jest w naszych rękach. Możemy tak oczywiście jest. Stworzyć sobie ogródek, ale on jest przez trzy miesiące w ciągu roku. Dokładnie. Ale człowiek nie rozumie tego i nie daje sobie sprawy, w tej chwili mówię o normalnym człowieku, że znowu wracamy do tej inteligencji naszej kosmicznej, naszej komórkowej. Wystarczy umożliwić mojej tej inteligencji kosmicznej otwarte drzwi. Ona sama siebie da radę. Co znaczy otwarte drzwi? Umożliwić codziennie kontakt z ziemią. Wejść na ogródek, zdjąć skarpetki, buty, poczuć poranną rosę między stopami, między palcami stóp. Dotyk ziemi. W ogóle jak stajemy z łóżka i pierwsze co dotykamy nasze stopy na podłodze, nieważne czy to jest 10 piętro, to od razu pierwsza myśl ma być tak. Dziękuję Matko Ziemi, dotykam Ciebie i będziesz mnie cały dzień dzisiaj nosić. Sama wrzęczność, sama myśl, świadomie dotyk do ziemi. I teraz trzeba, jeżeli jestem na tyle szczęśliwy, dano mi możliwości, że mam ogródek, to wejść chociaż na parę minut do ogródka. Ale możemy też pójść do lasu, ściągnąć buty. Dokładnie. Jeżeli nie jest to nam dane, chociaż co jakiś czas, co kilka dni, pójść do ogródka, pójść do lasu. Mam wrażenie, że to tak naprawdę to polega na tym, żeby nie szukać przeszkód sobie, że ja tego nie mam, tylko znaleźć możliwość. I bo to, każdy, to się rozchodzi. Każdy, kto będzie tego robił, będzie się czuł dobrze. Powiedzmy, że okej, nie mam. Nie mam czasu, park za daleko, raz miesiąc tylko mogę gdzieś tam pozwolić. To każdy z nas ma domu rośliny. Doniczki, jak nie, to kup to. I dotykaj codziennie swojej rośliny, porozmawiaj z nimi, mógł do niej pogłaz. I to robimy dla swojej inteligencji kosmicznej. Jak dotykamy te rośliny, jak dotykamy ziemi stopami, nogami, ona sama siebie oczyści. My nie musimy się martwić o to, jak to się dzieje. Nawet mój umysł, moja inteligencja nie jest w stanie tego rozumieć, tak de facto to. Ale czujemy, że nam ale to czujemy, właśnie o to chodzi. My wszystko czujemy. Nie musimy tego rozumieć. Wystarczy zostawić drzwi otwarte. Taki oto sposób mówimy o kontakt i uzupełnienia buta shuddhi, to znaczy oczyszczania elementu ziemi w naszym organizmie, w naszym ciele. Poprzez dotyk ziemi, po danie możliwości bycia w parku, kontakt z lasem, ogrodem, czymkolwiek, siedzi bardzo świadomy wybrania pokarmu.
Jeżeli idziemy teraz jeszcze jedną ścieżkę, jeżeli mówimy Bhuta Shuddhi w kierunku jogowym i ajurwedyjskim, gdzie mówimy o trzech gunach satwicznych, rajasowo i tamasowo. To w główny element zmiany z tamas na rajas, rajas na satwiczny jest pokarm. Myślę, że temat gun to jest chyba osobny temat. Osobny temat. Ja tylko mogę króciutko dać sygnał. Na przykład, jeżeli mówimy o czosnek, imbir, który jest bardzo zdrowotny dla nas, naszego organizmu, wręcz leczymy różne choroby, ale jest to rajasowe, pobudzające, energia rozgrzewająca. A jak my idziemy w kierunku satwicznym, to samo możemy zmienić, używając astefetydy. To tak, jest taka przyprawa śmierci. Tak, śmierci jest to roślinne z jednego drzewa. Wszystko, co będziemy jeść i będziemy w taki sposób zwracać na to uwagę, czy to jest rozgrzewająco, czy okładzająco, czy ma poburzająco działać, czy inna. W jaki sposób działa? Pokarm jest jednym z głównych elementów zmiany z tamas na rajas, rajas na satwiczny, a drugi pokarm, ponieważ pokarm w języku sanskrytu to jest ahar. Ahar nie dotyczy tylko wody i jedzenia. Ahar dotyczy też pokarmu dla moich zmysłów. Wszystko, co oglądam, wszystko, co dotykam, wszystko, co wącham, wszystkie informacje, które trafiają do moich zmysłów, są pokarmem dla mojego ciała subtelnego, mojego ciała pranicznego, mojego manumaya kosha i mojego vijnana maya kosha. To jest ich pokarm i właśnie ten pokarm powoduje, że mogę zmienić swoje guna tamas na rajas, rajas na satwiczny. Słuchajcie, to jest piękna rzecz, o której Piusz powiedział. Myślę, że to jest też kolejny super temat, który można by było rozwinąć w następnym podcaście. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to napiszcie proszę w komentarzach na YouTubie, a wtedy będziemy wiedzieli, jaki temat obrać jako kolejny. Mówiliśmy o pożywieniu. Czy chcesz jeszcze rozwinąć temat pożywienia? Czy przejdziemy? Nie, możemy się iść następne z elementy pięć Mahabhuta. Mamy za sobą, powiedzmy, wodę, mamy za sobą ziemię, która jest w granicach 12% w naszym ciele. Trzecie możemy przyjść na przykład ogień. Ogień jest w granicach 6% w naszym ciele. Co znaczy ogień? Ogień mamy na myśli słońce. Gdyby nie słońce w naszym układzie słonecznym, to nic by nie mogło się dziać. Słońce jest tak istotne, że wszystkie kultury na całym Ziemi w mniejszym lub większym stopniu traktowały jako Boga Słońce. Czy to jest kultura Inków, czy Majów, czy Australijczycy, czy Hindusi, czy Wszystkie Słońce było. Egipska kultura, wszystkie starożytne kultury traktowały Słońce jako Bóg. Dlaczego? Bo z obserwacji wiemy, że Słońce, dzięki Słońce mamy cały dzień, noc i dzień. Dzięki Słońce mamy porę roku. Wszystko, co rośnie koło nas, czerpie Słońce. Wszystko jest dzięki Słońcu. Nie chcę tego bardzo rozwinąć, ponieważ możemy kiedyś rozmawiać, Gosiu, na temat tylko powitania Słońca. To jest temat. Mnóstwo osób traktuje powitanie Słońca tylko jako rozgrzewkę. A ono jest tak potężne. Ono jest tak potężny temat, powitanie Słońca. Wtedy możemy rozwinąć rolę Słońca i dlaczego w ogóle wymyślono powitanie Słońca. Czasami ubolewam, jak widzę, co rusz to jakieś nowe sposoby powitania Słońca, modyfikowane po swojemu. Nie klasyczne, ponieważ te osoby modyfikujące nie rozumieją, że powitanie Słońca to nie jest tylko, żeby mieć gibkie ciało. To jest cała każdy ruch ma znaczenie, każdy ruch
działa na ciele pranicznym właśnie, cały system czakralny właśnie jest oparty na wyrób energetycznego, wszystko jest w powitaniu Słońca. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie jeszcze o krok dalej, rzystuje pewne dźwięki poprzez, po poszczególnych asanach. Tego jest... nie wiedziałam. Nie? Nie. Czyżby to dał się jakiś nowy, ciekawy temat kroił, coś czuję. Każda z tych 12 pozycji ma dwa mantry. Jedna to jest Bidja mantra, a druga to jest Słońce mantra, mantra Słońca. I jest każdym razem jest inna. Wszyscy wiedzą o bardzo popularnej mantrze Gayatri mantra. O, tak. Burwa, sła. Nie wiedzą, że to jest właśnie uwielbianie Słońca. Właśnie tego powinniśmy zaczynać. I później są Bidja mantra. Do każdej pozycji. Słuchajcie, Bidja mantra. To są pierwotne dźwięki, które nie mają nic znaczenia. Tam nie możemy szukać nie wiadomo znaczenia, co, znaczenia dźwięku, tylko dźwięku. Samą wibrację. Sama wibracja. Mhm. I to jest inne dla każdej 12 pozycji. Chyba czuję, że bardzo chcę się tego nauczyć. Tak. To jest bardzo piękne, ale wtedy jest to powitanie Słońca, jest jednocześnie medytacją. Staje się medytacją. Wracając do naszego tego elementu Słońca. Ognia, Słońca. Ognia. Wszystko, co istnieje w tym świecie jako energia, to jest tylko i wyłącznie energia Słońca. Jeżeli wiatrem produkujemy energię, to jest ta sama energia. Jeżeli ropa naftowa wyciągamy z ziemi, to też jest to energia Słońca. Czyli mamy węgiel, to też energia Słońca. Jeżeli czujemy gorąco i ostro, kiedy jemy czarny pieprz, to jest energia Słońca, która kumulowała czarny pieprz w sobie. Aż tak różne formy są tej energii Słońca. Nie mówimy Słońce, Słońce, kiedy my stoimy Słońcu. To jest bezpośrednie dotyk tego Słońca. Nie możemy tego traktować tak dosłownie. Dosłownie. Ten element ładunku energetycznym, cieplnym. Ale źródło jest tylko jeden. Słońce. Słońce. O ile Ziemia już nie jest czysta, jaka powinna być, bo my doprowadziliśmy do tego. O ile woda jest nie taka, jaka powinna być, to całe szczęście nie jesteśmy w stanie skażyć Słońca. Uff. To jest taka energia, którego możemy czerpać, jak tylko możemy. Tylko musimy znowu wiedzieć jak i mieć otwarty i rozumieć, że to jest tak istotne. W tej chwili ja nie mówię o leżeniu na plaży przez ileś godzin i się opaleniu. To jest źle. Mówimy o inaczej dawkowanie tej energii dla naszego organizmu. W jaki sposób? Po pierwsze, świadomie. Codziennie, kiedy Słońce jest poniżej 30 stopni, to znaczy to jest rano, kiedy jest wschód Słońca, stanąć w kierunku Słońca. Ile się da w skąpych ubraniach? O, znowu odejdę trochę z tematu. De facto powitanie Słońca powinniśmy robić z twarzą w kierunku Słońca i jak najbardziej skąpo ubranym. Ale wracam do naszego tematu ognia. Wystarczy parę minut, jak staniemy świadomie kierunku, twarzą w kierunku Słońca, zamkniemy oczy i pozwolimy, jak to promienie Słońca padają na naszą skórę, to poczujemy w środku, jak się rozświetla nasza każda komórka. To jest świadome czerpanie energii Słońca do naszego organizmu. To samo możemy robić i też wieczorem, kiedy jest wschód, zachód Słońca. Czasem czuć taką błogość, kiedy się jest przez ten moment dokładnie ze światłem. I to można połączyć. Można połączyć swoją poranną praktykę medytacyjną, pranayama, usiąść w kierunku wschodu, twarzą w kierunku Słońca. Ja akurat tak, jak teraz my siedzimy, ja mam szczęście, bo to jest skąd. Tu. Ja tu siadam, gdzie ty siedzisz, jeszcze trochę dosofnięte i z samego rana Słońce mam na swoje ciało. Wiesz co, ja mam w domu taki punkt, jak idzie wiosna, to wiem, że idzie wiosna, bo jest przepiękne
złote światło, które ja widzę, jak ono się snuje. I dla mnie to jest ten punkt, na który ja najbardziej czekam. I zawsze mam ten taki moment tego złotego światła i wtedy wiem, że jest wiosna. To jest ten czas, kiedy ja nakarmię się tym światłem porannym. Czekam jeszcze, dobrze, nie pojawiło się. Dobrze to, co powiedziałaś przed chwilą, że czekasz na ten moment, kiedy jest to światło. Dlaczego? Przypomniałem sobie, do tego nie powiedziałem. Czy jest słońce, czy nie jest słońce, stońmy w tym kierunku, bo słońce tam jest. Chociaż za chmurkami. Za chmurkami. Być może w mniejszym stopniu czerpiemy tej energii od słońca, kiedy są gęste chmury, to wcale nie znaczy, że nie czerpiemy. Ale widzisz, to jest to nasze ale to jest to nasze doświadczenie, że jak czegoś nie widzimy, to tego nie ma. Nie ma. To wracamy do tego. Druga metoda jogiczna to jest tratek. Tratek, czyli patrzenie jest obie świecy. Dokładnie, która jest jednym z niema także, kiedy my rozmawiamy o sołcz. Sołcze są sześć sposobów oczyszczania naszego ciała. Jeden z tych właśnie taki ważny jest tratek. Że zostawiamy świeczkę lub najlepiej to lampion oliwny, najlepiej z masłem klarowanym, 1,5 metra daleko od siebie, na wysokości swojego wzroku i patrzymy bez miarę swojej możliwości, bez mrugania swojego oczu. To jest czerpanie tego elementu właśnie słońca, ognia. To jest ten sam ogień w tym promieniu. Ale też oczyszczanie bardzo głębokie. Znowu nie wejdziemy tym oczyszczanie, bo to jest dla umysłu znowu. Jeśli ktoś ma, dany jest mu, że ma kominek, rozpalmy ten kominek. Kiedy jesteśmy latem, rozpalmy ognisko, usząc. Ale jeżeli jest kominek, zapalić, rozebrać się i usząc przy tym kominku z przodu, a później się odwrócić i z tyłu. To jest następny element czerpania tego ognia. Zadbajmy o to codziennie, chociażby usząc, jak nawet nie mamy lampy oliwne, zapalić świeczkę. I świadomie patrzeć na promień tej świeczki. Tak skrócie mówiąc, właśnie to, jaki oto sposób czerpiemy z energii słońca. W ajurwedzie wręcz są takie zabiegi, gdzie po masowaniu ustawia się właśnie w ogrodzie za parawanami, siedzieć nago i pozwalać, żeby to słońce padało na twoje ciało. Jeszcze dwa elementy nam zostały, które są powietrze i przestrzeń. Jeżeli chodzi o przestrzeń, przestrzeń jest jeden z najważniejszych elementów. Ale jest też najłatwiejszy do prowadzenia ze swojego organizmu. Ponieważ gdyby nie przestrzeń, to nic by nie istniało. My musimy świadomić sobie, że patrzenie w niebo, w przestrzeń, uwielbianie tego, nawet jak gdziekolwiek wychodzimy z domu, to zrobić 15-sekundową, 30-sekundową pauzę, popatrzeć niebo, podziwiać. I zawsze i tak jest piękne. Wystarczy tyle. Żebyśmy nie weszli też znowu głęboko. Wystarczy tyle, że codziennie przez chwilę patrzymy w przestrzeń niebo. I to jest rano czy wieczorem. Oczywiście najlepiej to rano. Następne jest powietrze. Powietrze mamy w naszym organizmie nie tylko poprzez oddech. No właśnie z tym bym się w pierwszej kolejności skojarzyło. Tylko oddech. Oddech jest tylko 1%. Reszta to jest powietrze, które jest w naszej jamie ustnej, zatoka. Wszystkich jamach ciała? To jest element właśnie powietrza. Ale najłatwiej prowadzić ten element poprzez pranayama, poprzez praktykę oddechu świadomą. Być może będzie okazja jakiegoś innego dnia, kiedy będziemy mogli rozmawiać. Wtedy w ajurwedzie wręcz jak obserwujemy swój oddech, to aż na takim stopniu, nie tylko, że obserwujemy, jaka jest temperatura naszego dechu i wydechu, bo zawsze jak robimy dech, to jest chłodniejsze powietrze, jak robimy wydech, to jest cieplejsze powietrze, to w ajurwedzie aż obserwujemy, że powietrze, które się dostaje z naszego nosa,
czy dotyka górną czubek nosa, czy dolną, czy boczną, czy lewą, prawą i czy środku, strumień. Aż tak głęboko idziemy i wtedy to nam mówi, jaka dosza jest aktywna w danym momencie. Ale to jest znowu następne inne. Tak samo jak obserwacja, czy jest bardziej drożna prawa, czy lewa dziurka nosa. Dokładnie, dokładnie. I świadome kierowania drożności naszych nozdrza. Ja bym tu chciała nadmienić, bo nie wiem, czy wiecie, ale Piusz ma swój kanał na YouTubie i tam nagrał już sporo filmów na temat oddechu. I tak, bardzo gorąco Wam polecam. Ja podlinkuję ten kanał, żebyście mogli zacząć obserwować Piusza na YouTubie. Dlatego, że on ma naprawdę bardzo dużo treści, które są bardzo inspirujące, wartościowe i czasem ich brakuje na polskim YouTubie. Muszę Ci powiedzieć, że ta pandemia chyba mi też podsunęła, że trzeba zacząć, bo to ja jestem taki szczęśliwy internetowych takich tych kursów, nauk i tak dalej, ale w taki sposób mówię tak. Tym się można podzielić, ponieważ oddech jest bardzo istotny. Oddech to jest mój konik, mogę rozmawiać godzinami na ten temat, ponieważ to jest życie. Ludzie nie rozumieją prana, co to jest energii prana, co to jest pranamaya kosza. I w ogóle pranayama. Pranayama, jak sam słowie jest pranayama, nie jest oddechojama. Nie mówimy o oddechu. Energia, która oddech jest tylko nośnikiem. Prana. Tak samo jak my mówimy w tej chwili o powietrze, które jest, to dlaczego 1%? Bo de facto, żeby ta energia prana trafiła, to nasz oddech staje się coraz płytszy, wręcz znika. Wtedy się dopiero zaczyna pranayama. De facto. Ten element pomiędzy. Wtedy jest dopiero prawdziwe rozumienie, co to jest pranayama. Więc podsumowując, wracając do naszych 5 elementów, jeżeli chcielibyśmy doświadczać powietrza, to najlepiej praktykować pranayamę. Najlepiej. To jest wstęp do medytacji wręcz. Wstęp do osiągnięcia stanu Kewalya. To są inaczej się nie da. Dopóki nie rozumiemy swoje pranamaya kosza. Myślę, że to chyba jest najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Tak też uważam. Tak też uważam, ponieważ te 5 powłok ciała to jest właśnie są bardzo istotne. Żeby rozumieć, co to jest annamaya kosza, pranamaya kosza, manomaya kosza, vijnanamaya kosza i anandamaya kosza. W tym pranamaya kosza jest mostek między ciałem, połączeniem fizycznością i duchowością. Gdyby nie energii prana, to nie istniejemy. Super, dziękuję Ci, Piusz, za tą, myślę, że bardzo wartościową rozmowę. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie się podzielić tym podcastem, to pamiętajcie, żeby puścić go dalej w świat. Piusza możecie znaleźć, myślę, że właśnie na YouTubie, ale ja też na pewno podlinkuję Wam jego stronę internetową. Jeżeli będziecie chcieli się uczyć od Piusza, to bardzo gorąco polecam z mojej strony. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Piusz, za wspólną rozmowę. No i do usłyszenia, być może w naszych kolejnych. Tak jest. I Gosiu, ja Ci też ślicznie dziękuję z kilku powodów. Po pierwsze, z naszej rozmowy, które są dla mnie bardzo przyjemne. Bardzo lubię z Tobą zawsze rozmawiać. Po drugie, z naszej współpracy. Razem pracujemy, razem prowadzimy kurs holistyczny terapeuty dla ciała i umysłu. Za całą naszą znajomość, naszą współpracę. Dziękuję Ci bardzo, jednak to jest taka ogromna wdzięczność. Też cieszę się, że gdzieś tam się nasze drogi skrzyżowały. Super, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa. Na samym końcu chciałam jeszcze podziękować za wsparcie wszystkim moim patronom. Dziękuję, że jesteście razem ze mną i przyczyniacie się do tego, że ten podcast może się rozwijać.